Zabiorę Was dzisiaj ze sobą na lot nad Seattle. To jest lot turystyczny i haczyk albo gwiazdka polega tutaj na tym, że lot ten odbędzie się w takim samolocie, który tam stoi za mną, czyli takim, który ląduje i startuje z jeziora. Więc dzisiaj są urodziny mojego męża kochanego i zaplanowałam na ten dzień dla niego niespodziankę. I ja pracuję w ogóle koło tego jeziora, z którego będziemy startować i na którym będziemy lądować. I cały czas widzę te samoloty, które lądują na tych płozach. I jakoś zawsze nie było okazji, żeby to zrobić, dlatego stwierdziłam, że to będzie dobry prezent. Więc ten cały filmik to będzie trochę przebieg urodzin mojego mężusia. Rano zostawiłam mu kartkę z informacjami w domu, co ma zrobić generalnie. Ma zrobić tyle, że ma wsiąść w lifta, którego mu zamówiłam wcześniej. I przyjechać do mnie do pracy, wziąć ze sobą ID i ubrać się tak, żeby było mu ciepło na dworze, ale żebyśmy mogli też wejść do restauracji. Dlatego, że po tym locie samolotem planuję pójść z mężusiem moim kochanym do browaru, dlatego, że mężuś bardzo lubi piwo, dlatego to jest plan na później. Teraz jest południe, ja wyszłam sobie na chwilę tylko na spacer i kupić lunch w pracy, ale tak chciałam Wam tylko powiedzieć, co będziemy dzisiaj robić. Troszkę się martwię, bo się nam tutaj zachmurza. Wcześniej była piękna pogoda, no ale trudno się mówi. Myślę, że widoki i tak będą piękne. Także zapraszam na lot z nami. Solenizant mąż jest już z nami. Mężu kochany, czy spodziewasz się czegokolwiek? Nie. Nic się nie domyślasz, co robimy? Nie. No to dobrze. Dalej nic? Nie. Mąż dalej się nie domyśla. Dotarliśmy do naszego... Już się domyślam, co to jest. Punktu numer jeden. I tutaj w Seattle jest generalnie kilka firm, które to robi. My będziemy lecieć Kenmore Air. Takim dwuosobowym, prywatnym charterkiem sobie polatamy pół godzinki nad Seattle. Pan nas odpycha. Na razie jeszcze nie zaczęliśmy lecieć, ale już jesteśmy w samolocie. Tak wygląda kokpit. Kokpit jest również kabiną pasażerów. Jesteśmy sami. Zaraz będziemy lecieć, to jest nasz pan pilot. O.
No to jesteśmy na ziemi z powrotem. Jak było, mężu? Potrząsło nami, tak. Bo jest jakiś frampić tam od południa. Ta północna część była ładniejsza dużo tam. O tak, jakbym mogła dojeżdżać do pracy, dolatywać do pracy takim samolotem. I lądować na Phantom Lekko. No, o Jezu, jakby było super, to bym była 15 minut w pracy. Bez żadnego korka. A że pracuję nad tym jeziorem, to bym miała gdzie lądować i że mieszkamy nad jeziorem, to bym miała gdzie startować, także idealnie by było. Dobrze myślisz, mężu? Mamy przerywnik w naszej randce i w urodzinach. Tutaj sobie siedzimy teraz w samochodzie, bo musiałam zrobić kolacyjkę dla synka. Bardzo lubię ten cooler. Idziemy właśnie do punktu programu numer 2. Za mną jest nowa przyszła siedziba Google'a tutaj w Seattle na South Union. Z drugiej strony siedziba Amazonu. Mężuś dalej nie wie, co go czeka. Mężuś, czy domyślasz się was trochę? Jedzenie będzie dobre na pewno. Tak, jedzenie, ale jeszcze nie powiedziałam mężuszowi, gdzie dokładnie idziemy na to jedzenie. Prawie zrównani. Chodzimy po dzielnicy South Union, czyli generalnie po siedzibie Amazonu. Dobra, doszliśmy do punktu programu numer 2 i to jest Brave Horse Tavern. I dlatego wybrałam to miejsce, dlatego że ten pan oto, tu mój mężuś kochany, lubi piwko. Kamil zamówił piwko, a ja zamówiłam piwko, co jest trochę dziwne w tym miejscu, no ale trudno. Ja piwa nie lubię. Podobać się mężu. Dobre. Peach sour. Bardzo dobry. Jest jedzonko. Ja udaję, że jem zdrowo, ale mam smażonego kurczaka. Tamcie ma burgera i fryty. Dobra, ja w ogóle nie umiem rzucać tym. A to była lewa. Nie trafiłam w ogóle w tarczę. Good job, mężu. Wracamy do Hubulka. O, tam byliśmy. Brave Horse Tavern. Bardzo fajne. Mają rzutki, mają takie stoły do shuffleboard. Co tam jeszcze? Jakieś jeszcze gry mieli? Takie automaty. Automaty. Fajne miejsce. I dobre presle. Bardzo dobre presle. I wracamy do Hubulka, a za nami kampus Amazonu. I widzieliśmy, że ludzie jeszcze pracują, także mężu, podobały Ci się Twoje urodziny? Bardzo, dziękuję. Ooooo. Fajne miejsce znalazłaś. Nie trafiliśmy, jeszcze raz. Jeszcze raz. Amazońska ziemia ma kolorowe światełka wbudowane. Fajny pomysł. Z tyłu wygląda to tak. Tak ładnie kolorowo tu. Także dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa, pa! Jesteśmy już w domku. I przyszliśmy... I chłopcie już spał, ja cały dzień chłopcia nie widziałam dzisiaj. I przyszliśmy do naszej sypialni i chłopcie łóżeczko jest puste. Bo został położony w swoim pokoiku. Ale przynajmniej... mamy sypialnię dla siebie i chłopcie już śpi, więc nie trzeba go usypiać. Więc ja idę szybko umyć zęby i idę w kimonko. Dobranoc!